Bartosz Gellner, dzień dobry. Witam serdecznie. Czołem. Dzień dobry. Człowiek o najpiękniejszym imieniu, aktor o najpiękniejszym imieniu, jakie można mieć. Ja też tak uważam, panie. Prawda? Pan ma tak, takie samo, więc jakby się zgadza. Jakże się cieszę. Zanim zaczniemy rozmowę, ja bym chciał pokazać zwiastun filmu Legiony, ku zaskoczeniu. Na pewno jest pan zaskoczony bardzo tym. Ale chcę pokazać dlatego, że jest to najbardziej niezwykły zwiastun, jaki widziałem w ostatnim czasie w polskich filmach. A w polskich? W polskich, no. Znaczy, bo dlatego, że jest to zwiastun na poziomie światowym. A bardzo miło. Zanim o filmie, to chciałbym, żeby pan powtórzył, bo nie rozumiem, dlaczego się pan kryguje. I poza anteną pewne rzeczy, to trzeba na antenie mówić. I tak mamy to nagrane, prawda? I tak mamy puścimy. Tego. Proszę bardzo, no jak wspomniałem w tej minutowej przerwie, że ja tak naprawdę jestem rzeczywiście odbiorcą Onet Rano. I tutaj, panie Bartoszu, gratuluję wielu wywiadów, w szczególności z panem Terleckim, który Terlikowskim. Terlikowskim, tak? Który, pan Terlecki nie chce do nas pan przyszedł. Terlecki nie, no może i dobrze, a pan Terlikowski przyszedł i rzeczywiście jakby w tych naszej dobie dzisiejszej braku rozmowy i wymiany po prostu poglądowej. I ta rozmowa była, wydaje mi się, bardzo super merytorycznie poprowadzona i jakaś dało się tego słuchać, nikt na siebie nie wrzeszczał. Bo ja Tomka szanuję za to, że on jest zawsze gotowy do starcia intelektualnego, poglądowego. I on po prostu zawsze przyjdzie i będzie bronił swoich poglądów. No i tak. Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, tak, ale dyskutować na pewno warto. Ale wróćmy do filmu Legiony, którym ja mam wrażenie, że rozumiem, że teraz się cała kampania promocyjna tego filmu zacznie. Ale zaczyna się w tej chwili razem ze zwiastunem, ale było o nim cicho, ja bardzo mało o nim słyszałem, znaczy wiedziałem, że powstaje, no wszyscy wiedzieliśmy. No powstawał 3 lata, to już jakby nawet się no polityka właśnie rozpisywała, gdzie są pieniądze za las. A no właśnie. To opowiedzmy proszę o tym filmie, skąd ten pomysł, znaczy no skąd, dlaczego ten temat, to jest dosyć jasne, no bo jest to super ważna część naszej historii, ale skąd ten pomysł i jaki ten film ma być? Czy ma być taki jak ten zwiastun? Czy ten zwiastun oddaje atmosferę tego filmu? Ja muszę przyznać, że nie wiem jaką atmosferę oddaje film, bo jeszcze po prostu nie został mi ten film ukazany, więc okay. Ja też po prostu nie chcę się tutaj rzucać na głęboką wodę i mówić, jaki to ten film nie jest wybitny, bo go po prostu nie widziałem. Rzeczywiście film miał mieć premierę w zeszłym roku, co miało się wiązać z setną rocznicą obchodów niepodległości. Mm-hmm. To się niestety nie udało ze względów technicznych, więc i w sumie dobrze. Bo technicznych, w sensie film nie był gotowy. Film nie był gotowy, tak, i tam nie ukończyliśmy zdjęć na czas i tam po prostu to się wszystko przedłużyło i też z tego względu, że film jest rozłożony na różne pory roku, nie wszystkie nam się udało złapać w odpowiednim momencie, więc to się po prostu wszystko jakoś gdzieś tam trochę przeciągało, ale może i dobrze, bo nie wiem, czy chciałbym jakby razem z tym po prostu wszystkimi obchodami państwowymi jakby też latać po kinie, więc wydaje mi się, że ten rok nam dobrze zrobił, mm-hmm. Mam wrażenie. Ale czy ja pamiętam film parę lat temu, Kamienie na szaniec, si. Który to akurat była bardzo dla mnie ważna książka, ja byłem w szeregu, więc tę książkę znałem na pamięć i ten film. Ja byłem wielkim fanem tego filmu, wielkim. Właśnie ze względu na to, jak on pokazywał tych młodych ludzi w tamtej sytuacji. I teraz chciałbym też wiedzieć, czy Legiony to będzie też taki film, który pokaże tych młodych ludzi, za których ktoś zdecydował, los, historia zdecydowała, że muszą się znaleźć w takim momencie w życiu, kiedy się powinni zajmować dziewczynami, a oni się muszą zajmować walką o Polskę. Karabinem. I tak. Karabinem, i wojną. I czy to będzie film bardziej o miłości, czy to będzie film jednak bardziej o tej historii? Ja mam takie wrażenie, że takim sukcesem takich filmów, czy taką dobrą receptą na to jest połączenie tych dwóch czyli wątki miłosne przeplatające się przez wątki historyczne, mhm. które w momencie, jeżeli są dobrze nakręcone i te sceny batalistyczne są dosyć spektakularne, a w tym wszystkim ktoś w tym okopie się całuje po prostu albo patrzy ze sobą na siebie z nienawiścią, ponieważ ktoś mu tam odebrał dziewuchę, która mu się podobała, no to wtedy to można powiedzieć, mamy jakiś swego rodzaju sukces. I mam przynajmniej taką nadzieję, że tak również będzie w przypadku naszych Legionów, bo
Też wydaje mi się, oprócz Kamieni na szaniec, jeszcze rzeczywiście spoko gdzieś został ugryziony ten temat przez Janka Komasę. Z pewnością, w Warszawie 44. Tak. Z pewnością, tak. No i to są chyba takie fajne portrety i te filmy historyczne zawsze gdzieś były nam bliskie, no bo przecież ten czas honoru to siedział w domach po prostu przez 13 chyba tam, czyli 13 sezonów i jakby chyba lubimy tak popatrzeć na chłopaków w mundurach. Czy tajemnicą właśnie na przykład czy sukcesu czasu honoru, czy Miasta 44, czy Kamieni na szaniec, który miał mniejszy sukces. Ale to był rzeczywiście spoko film. Ale ja się bardzo, naprawdę, jestem bardzo dużym fanem tego filmu. Super, Tomek Ziętek tam, Martek Sabat, nie? Fajnie, tak jest. I czy tajemnicą tych sukcesu tych filmów i być może tajemnicą potencjalnego sukcesu Legionów jest to, żeby pokazać tym młodym ludziom dzisiaj, na przykład 20-latkom, że no waszym szczęściem jest to, że nie jesteście w tamtych czasach, ale tamci ludzie byli dokładnie tacy sami jak wy. Dokładnie te same marzenia, ambicje, tylko po prostu znaleźli się w takim czasie, kiedy trzeba było takie rzeczy robić. No, wydaje mi się, że znalezienie, ja też tego tak naprawdę cały czas szukam, jakiejś takiej odpowiedniej definicji w ogóle patriotyzmu jakby w tych dzisiejszych naszych trudnych czasach, kiedy rzeczywiście mam wrażenie, że te niektóre symbole, chociażby Znak Polski Walczącej, są trochę zawłaszczone, mam wrażenie, przez jakieś niektóre organizacje, jest trudne. Nie wiem, jak tym młodym ludziom to wytłumaczyć i wbić do głowy, jakby mówię, młodszym ode mnie, więc osobom, które już totalnie urodziły się w erze internetu i w kompletnie innej Polsce, przecież ja jestem rocznik 88, więc tak się po prostu bez pamięci, ale jednak załapałem gdzieś po prostu na... My mamy teraz 15 lat mają osoby, które nie żyły w Polsce poza Unią Europejską. Za chwilę będziemy mieli już chyba dosyć świadome osoby, które nie pamiętają, jak używało się paszportu na granicach. I nie wiem, czy oni mają jakąś taką pamięć krótką, jak gołębie, po prostu do 3 sekund i trochę o tym zapominają. Ale rzeczywiście taki film się powinno jakby dobrze oglądać, patrzeć na to rzeczywiście, kto w jakiś sposób trochę za nas tam miał, bo powiedzmy sobie szczerze, trochę zrąbane dzieciństwo, czy okres najpiękniejszy, kiedy rzeczywiście powinno się całować na łące, a nie latać z karabinem. No i może wyciągną z tego jakiś po prostu jakiś wniosek, trochę odciągną się od iPhone'ów, czy tam po prostu jakoś tak zerkną na to, no bo mnie osobiście, tak jak sobie zawsze myślę o godzinie W, jeżeli chodzi o 1 sierpnia, ja tam się lubię zatrzymać po prostu o tej godzinie 17 i tak rozglądnąć się po prostu po tej Warszawie i pójść do jakiejś fajnej kawiarni na kawę, a nie paręnaście lat wcześniej po prostu wystraszyć się i gdzieś tam uciekać przed jakimiś granatami, więc no mam nadzieję, że tak to się wydarzy. No nie wiem, no jakby ja też nie mam recepty na tych młodych ludzi, no bo te pokolenia tak się zmieniają. Ja jestem tym milenialsem, potem jeszcze było pokolenie Y, teraz już jest XY, teraz jeszcze podobno socjologowie doszukują się jeszcze jakichś kolejnych pokoleń, które inaczej to wszystko definiują, inaczej patrzą na świat, radykalizują się, nie mam zielonego pojęcia, czy się to bierze. Czy jak robiliście ten film, to myśleliście o tym, że ten film będzie też oceniany politycznie i będą dyskusje o tym, czy ekipa jest po tej stronie, czy po tamtej stronie, czy mówiąc krótko, aktorzy głosują na tych, na tamtych? No jasne, no rzeczywiście mamy teraz jakiś taki, powiedziałbym, super sezon, jeżeli chodzi o filmy historyczne. Mam wrażenie, że za chwilę na festiwal w Gdyni będzie specjalna sekcja. Ktoś najlepiej zagrał Józefa Piłsudskiego, najlepsza postać historyczna, rola żeńska, najlepsza postać historyczna, rola męska, kontrowersyjna postać Piłsudskiego bez wąsa, który ma romans z Kasztanką i to wyreżyserował Tomek Wasilewski. No można jakby sobie gdybać po prostu, co się wydarzy a propos tych różnych rzeczy. Tak, to jest trudne i dla mnie to jest problematyczne i trochę, powiem szczerze, nieprzyjemne z tego względu, że ja jestem aktorem i jak dostaję fajny scenariusz z fajnym reżyserem i z fajną obsadą, to po prostu ten film powinno się realizować bez względu na to, jak to wygląda. Nie mam zielonego pojęcia, jaki dostalibyśmy łomot tak naprawdę, gdybyśmy zorganizowali identycznie jak chyba Miasto 44 premierę na Stadionie Narodowym z obecnością wszystkich oficjeli i kto wtedy by przychodził, a kto by nie przychodził.
przychodził, więc musimy robić to jakiś taki bardzo mocny manewr między tym po prostu, żeby rzeczywiście, tym bardziej, no chyba nie robi się filmu dla prawej albo lewej strony, no bo to jest bez sensu. Znaczy, znam takie filmy, które są robione. Przypomnę tylko film Smoleńsk. A te, owszem. To jest robiony ewidentnie dla jednej grupy. A druga grupa nie musi go oglądać. Ma go obejrzeć nasza grupa. Musimy sobie zrobić w Smoleńsk 2 po prostu z naszą. Może, tak. Ale czy to nie jest straszne, że żyjemy w czasach, w których aktorzy muszą myśleć o czymś takim? To jest przerażające. Ja tym jestem tym bardziej tym przerażony, że jestem w tak zwanym po prostu kwiecie wieku teraz, jeżeli chodzi o propozycje, o możliwości, o to, co chciałbym robić i no niestety trzeba teraz dosyć bacznie obserwować, jakby czytać scenariusze, dopytywać się, kto daje pieniądze, kto reżyseruje, czy to może mieć jakiś wydźwięk polityczny, czy to jest film z właśnie jakaś szpila dla drugiej strony, no. A czy to jest, tak na przykład, czytałem ostatnio wywiad z panem Zelnikiem, jest kojarzony, tak się pozwolił skojarzyć z jedną stroną sporu z faraonem. No oczywiście, tak. Może tak go zapamiętajmy go jako mumię i niech już tak zostanie. No. Ostatnio komuś opowiadałem 15 minut o tym, że mam przepięknie remasterowany na Blu-rayu Faraona, bo Scorsese wydał w Stanach przepiękną edycję remasterowaną tego filmu. W Polsce nie zrobiliśmy tego remasteringu. Z hebrajskimi napisami. Nie, z angielskimi napisami. I tłumaczę komuś 15 minut, a na końcu szeptanie, a Faraona nie znam. Aha. Filmu. No więc to tak właśnie jest z Faraonem. A była to osoba z młodego, że tak powiem, pokolenia. Ale pan Zelnik się dał jakby zapisać do tej jednej strony tego sporu. Tak, rzeczywiście nie on jeden. Bo tam jest oczywiście, no jest więcej osób, ale na przykład, no myślę, że tak jak aktorzy, którzy dostali propozycję gry w Smoleńsku, to tak właśnie podejmowali tą decyzję, wiedząc doskonale, że bez względu na to, czy ten scenariusz jest dobry czy zły, to na końcu zostaną przypisani do tej grupy. Wie pan, panie, czy to się w ogóle, czy aktorzy o tym rozmawiają teraz? Czy pan ma to w głowie, jak pan dostaje scenariusz? No jasne, to jest rzeczywiście oprócz tego, czy ten scenariusz ma ręce i nogi i czy ta gra jest warta świeczki, to jakby jak najbardziej. Tylko myślę sobie tak, że w Smoleńsku zagrała przecież Ewa Dałkowska, która jest moją koleżanką z zespołu Nowego Teatru pod wodzą Krzysztofa Warlikowskiego, która jest jakąś po prostu wybitną, gwiazdą gwiazd, jeżeli chodzi o aktorstwo. I ona w tym filmie wzięła udział różnie. Trzeba przyznać, patrzyliśmy na to jako zespół i zastanawialiśmy się, skąd akurat taka decyzja. I rozmawialiście z panią Dałkowską o tym? Tak, jak najbardziej rozmawialiśmy. No przecież jest też już nie w naszym zespole, ale Red Bad Klinstra, który też ostatnio dosyć ostro zabojował swoimi poglądami. Tak, ale to nie był temat polityczny, ten, za który dostał łomot ostatnio. No to okej, okay, dobra. To nie był temat polityczny. Znaczy ja się nie zgadzam na to, że mówisz, że temat LGBT to jest temat polityczny. To nie jest polityka. No, myślę, że w jakiś sposób wchodzi to w... No, bo politycy nas próbują wcisnąć, że to jest temat polityczny, ale to nie jest temat polityczny. No to już w takim razie nie wchodźmy w tematy niepolityczne. Ja bardzo, bardzo lubię o tym rozmawiać, tylko tak jak mówię, no że nie dajmy sobie wcisnąć, że rozmowa o prawach człowieka jest rozmową polityczną, bo nie jest. No, ale chyba powinno, jakby gdzieś jakby ta równość powinna być, jeżeli jest zapisana na poziomie konstytucyjnym, to chyba gdzieś jakby powinna być respektowana przez jedno... Bo to jest rozmowa o przyzwoitości, a nie o polityce. W tym sensie. Po prostu trzeba być przyzwoitym człowiekiem i tyle. No to tego się chyba musimy wszyscy... Czy to jest tak, że w tej chwili też aktorzy muszą jakby się też pilnować, no w sensie takim pilnować, no w sensie myśleć o tym, że na przykład, czy byście, jak przygotowaliście się do Legionów, to mieliście takie rozmowy, żeby ten film zrobić tak, żeby go obejrzały właśnie i ta grupa, i ci, którzy potrzebują wielkiej epopei o bohaterstwie polskim, a także ci, którzy chcą zobaczyć, że to byli normalni ludzie, tak jak my. Pewnie, że tak. Tego patriotyzmu zawartego w tym czasie naszej historii, czyli rzeczywiście odzyskania tej niepodległości. Przecież nie można tego jakby totalnie ominąć. No, muszą pojawić się jakieś mowy, czy tam Józefa Piłsudskiego, czy innych postaci. Jan Frycz gra Józefa Piłsudskiego. Zresztą po prostu wybitnie, jak każdy. Ja chciałem powiedzieć, że po
tym, Ślepnąc od świateł, to naprawdę bardzo ciekawy jestem kolejny. Ale to może będzie łatwiej wtedy przy sprawdzianach zapamiętać Józef Piłsudski, daty plus Dario. To jest prawda. A, nieźle. Tak, jest tak. No, to jest, no i to był pomysłem. Właśnie nasz pomysł promocyjny tutaj i produkcyjny. Właśnie w ten sposób próbowaliśmy podchodzić. Sebastian Fabiański z Pitbulla jako cukier, pyk, tutaj od razu bitwa pod Rokitnot. Datę się pamięta, wiadomo gdzie, co i jak, kto uczestniczył, ilu ułanów zginęło, czy coś. No, nie wiem, jakby czy tym kluczem takiego memory można tutaj... Wszystko sobie... można. To jest bardzo dobry klucz. I zgadzam się, każdy klucz, żeby zapamiętać, żeby młodzi ludzie zapamiętali jakieś nazwisko czy jakąś datę, jest super. Jest super, więc no jasne, to jest jakby, to jest trudne teraz w tych dzisiejszych czasach, bo rzeczywiście sam nie wiem, czy ja wolałbym opowiadać historie współczesne, w sensie ja osobiście wolałbym... Sala samobójców. Raczej niż... Już teraz chyba Sala Samobójców 2, ale jakby... Tak, chyba bardziej bliżej mi do tej współczesności z tą świadomością tej historii niż... nie wiem, na pewno nie chciałbym brać udziału tylko i wyłącznie w takich produkcjach historycznych. To jest oczywiście ekstra zabawa po prostu, no bo chłopcy dostają naprawdę duże zabawki i wysadzają po prostu jakieś pola, nieużytki i tam sobie robią po prostu plac zabaw ogromny za ogromne pieniądze z bardzo fajnymi rezultatami. Ale oczywiście no, trzeba tutaj bardzo ostrożnie chyba z takimi tematami, no bo też ta młodzież nie może się znudzić w kinie. Też tak. Jakoś ta historia, myślę, że z tego też... Za dużo też nie może być. Oni jednak żyją współczesnymi rzeczami. Dokładnie. No to, ale jakby się w McDonaldzie pojawiły takie zabawki właśnie z Legionów, że szabelka czy coś takiego. Może nie lepiej. Nie podsuwajmy takich pomysłów, bo naprawdę się pojawią. Taki w... No już się, złote... Mały Piłsudski w super zestawie za 5 złotych. Z taką, co się główką... Taki kiwający się. Kiwający tak, tak, no to... To jest taki zły pomysł. A też, chciałem zapytać też o stronę techniczną tego filmu, bo ja zawsze uważałem, że w polskim kinie problemem jest mały budżet i to, że na efekty specjalne, na te wszystkie właśnie zabawy, które przy kinie historycznym akurat są super ważne, że zawsze brakuje pieniędzy. Czy w Legionach zobaczymy, że ten budżet jest duży, że te bitewne sceny są naprawdę porządnie zrobione, bo mam teraz porównanie do największego kina światowego i zawsze się wraca. No teraz wyznacznikiem jest, nie wiem, Szeregowiec Ryan, czy Kompania Braci, jeśli chodzi o... Teraz chyba nawet wchodzi w 1917. Tak? O, niesamowite. Widziałem 20 minut tego filmu. 20 minut. Tak? Widziałem. Tak. I to po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. No tak. Ale, no to, ale to proszę mi wierzyć, że... Pierwszy taki film o pierwszej wojnie światowej. Proszę mi wierzyć, że z tego, co widziałem na planie i z tego, jak rzeczywiście scenografia wywiązała się ze swojego zadania, no to wyglądało to wybitnie. I rzeczywiście nasi i rekonstruktorzy, i kaskaderzy, i wszystkie osoby odpowiedzialne za te tak zwane pierdyknięcia bombowe, no wyglądało to spektakularnie. Też wydaje mi się, z tego co widziałem podczas dubli i tam oglądania jakichś takich surówek tego materiału, no robiło to wrażenie i też chociażby granie w takich sytuacjach, gdzie tam co chwilę jakiś po prostu wybuch się koło nas pojawiał, dawało bardzo taki jakby dobry feedback tego, jak to wygląda i jak... Bo to musi być dzisiaj spektakularne. No, tutaj pójść na półśrodki. Dykty tam nie można po prostu palić. Musi się jakby ostro tam wszystko palić. I wydaje mi się, że pod tym względem chyba jesteśmy na takim wysokim poziomie, można powiedzieć, europejskim czy światowym, jeżeli chodzi o to, co widziałem na planie i czego doświadczyłem jakby nie po oglądnięciu tego trailera właśnie 1917. Powiem szczerze, że nie mam czegoś takiego, że a kurczę, oni mają tam jakąś lepszą scenografię czy coś takiego. Uważam, że spokojnie jesteśmy na tym poziomie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w kinie, żeby nie było tak jak w polskim filmie, czyli nuda, przerwa jakaś. Znaczy, to nawet nie chodzi o nudę, chodzi o... Wiedźmin na przykład nie był nudny. Wiedźmin był po prostu śmieszny i nie sądzę, żeby o ten efekt im chodziło. No to... A dobrze, że się Amerykanie za to zabrali, może będzie... No jest szansa, że ten Wiedźmin ten będzie Wiedźmin dobry, tak, będzie, no, ale ten właśnie, ten stary Wiedźmin ten, tak, pokazał, tak. Że nawet jak jest temat dobry i nawet aktorzy są fajni, no to jednak... Przy pewnego rodzaju filmów potrzebne są te. No my na szczęście, nie musieliśmy renderować po prostu jakiegoś wielkiego smoka, no bo jakby tego nie było, więc jakby tutaj jesteśmy. Aczkolwiek w kinie, a mieliście blue screena?
Czy był do czegokolwiek używany? Nie, u nas nie. U nas właśnie wszystko... Czy wszystko jest naturalnie? Wszystko naturalnie. I rzeczywiście te lokalizacje, które mieliśmy podczas jakby kręcenia Legionów, były super. No, jakby przerobienie całego rynku w Cieszynie na rynek z tamtych czasów, no to było spektakularne, muszę powiedzieć szczerze, że rzeczywiście, jeżeli jak wchodziło się w tą scenografię, to trochę dech zapierało i takie miałem takie parokrotnie wow, jeżeli chodzi o okopy, o oddanie tamtych czasów, jeżeli chodzi o kostiumy, dziewczyny też zrobiły jakąś super robotę, no bo to też jakiś ogrom pracy i też ogrom w ogóle inwestycyjny, jakieś, jeżeli przetransportowywanie tego z miejsca na miejsce w Polsce, to był kawał dobrej roboty, więc jakby ja tam jestem dumny z tego projektu, mam nadzieję, że on nie zostanie podciągnięty pod żadną prawą czy lewą stronę, tylko po prostu będzie dobrym filmem historycznym, na który każdy z dużą przyjemnością się przejdzie, bez względu na swoje poglądy polityczne, no bo to ma cieszyć, bawić i edukować troszkę. I edukować jak najbardziej. Czyli rozumiem, że idziemy na ten film i cieszymy się, że po prostu jesteśmy w takim miejscu historii, gdzie jesteśmy. I że naprawdę to byli tacy sami ludzie jak my. Tak. Zawsze, i Lexusem, nie koniem, bo w klimatyzacji. W klimatyzacji, dokładnie. Czyż to nie jest wspaniałe? Dziękuję bardzo. To ja Panie bardzo Bartoszu, dziękuję. Wielkie dzięki za ten film. Naprawdę się po zwiastunie, ja jestem bardzo podekscytowany. No dobra, no to jesteśmy umówieni, jak już zobaczymy we dwójkę, nie? Super, to wtedy dobrze. Dobra, jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.